To już dzisiaj? Czy ja się nie spóźnię? Halo, znowu elfy płatają mi figle. Ty moja czapka. Przecież muszę dostarczyć wszystkie prezenty. Wójt gminy Kłoczew mnie prosił, aby wszystkie grzeczne dzieci dostały prezenty. Czy wszystkie dostały? Już nie pamiętam. Znowu się spóźniłem. Śnieżynko, czego mnie nie budzisz? Raffaello, elfy. No co się dzieje? Co tu zrobić, żeby wszyscy dostali? Musimy zatrzymać czas, aby żadne dziecko nie było smutne. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Jest magiczny kapelusz. Raffaello, na pewno nam się uda. On coś tutaj musi mieć w środku. Ta różdżka na pewno się nam nie przyda. Musimy poprosić, żeby się zatrzymał świat. Nie, no to nie działa. Stop! To nie działa. Potrzebne jest coś jeszcze. Co tu się może przydać? O! Jest tutaj worek od Raffaello, ale nie ma w nim... Nie ma w nim nic, co by się mogło przydać. Nie! No nie! Jest różdżka. Uwaga, teraz zatrzymamy świat! No to też nam się nie uda. Czy jeszcze coś tutaj się znajdzie? Nie, no nie ma tutaj nic, co by mogło nam pomóc. Kto ma pomysł? Elfy, uwaga! Potrzebna jest pomoc! Na pewno z tą różdżką nam się uda. Jesteście gotowi, dzieci? Teraz zatrzymamy świat! No nie... Na pewno nam się to uda, uwaga! Co by tu zrobić? Jak dostarczyć wszystkie prezenty dzieciom? Musimy je przeteleportować. Tak, to jest dobry pomysł. Ale czy wszystkie dzieci, które chodziły do gminnego ośrodka kultury i do biblioteki publicznej w Kłoczewie, były grzeczne? Dzieci muszą mi obiecać, że na pewno będą grzeczne. Okej, dobrze. Ale przecież zawsze trzeba wykonać jakieś zadanie albo powiedzieć wierszyk. To uwaga, zrobimy to teraz. Jesteście gotowi? Słuchajcie i próbujcie powtarzać za mną ruchy. Uwaga! Ulepimy dziś bałwanka, nos marchewki, czapka z ganka, ręce długie jak patyki, a kamyki to guziki. Jedna kulka bęc, druga kulka bęc, trzecia kulka bęc i tra-la-la. Jedna kulka bęc, druga kulka bęc, trzecia kulka bęc i tra-la-la. Okej, i co, tańczyliście? No dobrze, a teraz musicie wykonać jeszcze jedno zadanie. Tak, mam pomysł. Musicie odpowiedzieć na zagadkę. Gotowi jesteście? Uwaga, uwaga. Zagadka brzmi tak. Mikołaj, Mikołaj, zawsze uśmiechnięty, a w worku przynosi dla dzieci... No właśnie, prezenty. Moi drodzy, wszystkie prezenty będą dla was, ale musicie mi obiecać, że będziecie przez cały rok grzeczni i że za rok się spotkamy. Okej? Jesteśmy umówieni? No to dobrze, jeszcze mam dla was tutaj specjalne światełko. Chodźcie, hop! Jeszcze jedno z tej strony. Dobrze. Babcie, te światełka, abyście mogli je zawieszać na swojej choince. Tylko nie podjadajcie, bo... Bo te światełka naprawdę płatają figle. Babcie wszystkie. I moi drodzy, w takim wypadku mam nadzieję, że dotrzymacie obietnicy, a ja dotrzymuję obietnicy, że za rok się spotkamy. Jesteśmy umówieni? Dobrze, pozdrawiam was serdecznie, drogie dzieci. Pozdrawiam bardzo serdecznie wójta gminy Kłoczew i wszystkie panie z gminnego ośrodka kultury oraz z biblioteki publicznej. I panią Annę Żaczek, która na ostatnim spotkaniu też nieźle tańczyła. To co, jesteśmy umówieni? Moi drodzy, przypomniało mi się, przecież tej nocy rozwieźliśmy wszystkie prezenty. Wasze prezenty, jeżeli nie leżą pod choinką, to leżą na pewno pod poduszką. Życzę wam wszystkiego dobrego z okazji Mikołajek. Pozdrawiam, Siemkelo, Raffaello. Hej!
Let it snow, let it snow.